No i dotarliśmy, witam serdecznie w Kopenhadze, jesteśmy w miejscu, które nazywa się Nyhavn. Jest najbardziej znane z pocztówek, z kartek, ze zdjęć instagramowych. Kopenhaga w czystej postaci. Dotarliśmy tutaj z Malmo w godzinkę autobusem, no ponad godzinkę, autobusem Suebas, który kosztował nas, kupiliśmy bilety przez internet, 36 zł. Chyba to była najtańsza możliwa oferta. Sprawdzaliśmy Flixbusa, który zazwyczaj jest najtańszą opcją, ale tym razem Suebas wygrał. Słuchajcie, tak naprawdę dotychczas nie wydaliśmy w ogóle kasy. Mieliśmy jeszcze kanapki z Polski i jakieś batoniki i tak naprawdę śniadanie zjedliśmy u naszego couchsurfera, więc nie musieliśmy wydawać za dużo kasy, kupiliśmy tak naprawdę tylko wodę mineralną i pojeździliśmy rowerami w Malmo. Dotarliśmy do Kopenhagi. Stwierdziliśmy, że chcemy się napić piwa. To są ceny piwa. Jedna korona duńska to mniej więcej 57 groszy. Więc piwo mniej więcej kosztuje około 30 zł. No cóż, prawdopodobnie to nasze pierwsze i ostatnie wejście do knajpy w Kopenhadze. Wypożyczamy nasze rowerki. Koszt wypożyczenia takiego roweru to 80 koron. Właśnie okazało się, że sklep z wypożyczalnią otwarta jest od 10 do 18, co oznacza, że będziemy musieli skończyć naszą przygodę przed 18. 80 koron po przeliczeniu, że jedna korona duńska to jakieś 57 groszy, to powiedzmy 45 zł. Nigdy nie wypożyczałam roweru w Krakowie ani nigdzie w Polsce, więc nie wiem, czy to jest dużo czy mało, ale jakby patrząc na to, że wczoraj za kebaba w Christianii zapłaciliśmy 36 zł, to wydaje mi się, że w tym kraju coś jest nie tak. Coś jest nie tak, zwłaszcza dla ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj z polską przynajmniej albo wschodnioeuropejską wypłatą, powiedzmy. Masakra cenowa. No ale co, bierzemy nasze rowery i jedziemy na wycieczkę. Zanim podeszliśmy do Syrenki, Manu powiedział mi, żebym nie oczekiwała zbyt wiele. W większości przewodników o Kopenhadze znajdziecie informację, że to największa atrakcja Kopenhagi. To pozostawiam do waszych opinii. Syrenka została wyrzeźbiona przez Eriksena, zasponsorowana przez syna właściciela Carlsberga, odsłonięta w 1913 roku. W Wikipedii znajdziecie bardzo dużo informacji na temat aktów wandalizmu, pomalowania syrenki na czerwono, położenia głowy krowy na jej głowie albo odtrącenia jej. Była też jakaś próba podłożenia dynamitu. No generalnie syrenka trochę przeszła. Kogo wam przypomina? Jest to bohaterka baśni Andersena oczywiście. Kolejnym pomysłem na zwiedzenie Kopenhagi jest popłynięcie łódką. W każdym w zasadzie mieście, w którym płynie rzeka, można to zrobić. My wpadliśmy na pomysł, ponieważ mojego chłopaka to już jest drugi raz w Kopenhadze, zrobić coś innego, żeby nie musieć powtarzać. Na rowerze jeździmy cały czas, więc miło będzie nam zwiedzić miasto z perspektywy rzeki.